Dobra, no to lecimy dalej. Ciągle jakoś nie chcą pojąć, że naprawdę już się nie da zmienić mnie. Polować lubię i jeść, wyzwania wciąż mieć. Sama niekiedy być, możliwe jest bez innych żyć. To jest bardzo duża różnica między tym, jak jest na scenie, a tym, jak jest w studio. Na pewno trzeba dać z siebie, ze swojego głosu wszystko, po prostu wszystko, albo nawet jeszcze więcej. Dużo emocji w tym swoim głosie, no bo już nie nadrobimy mimiką, nie nadrobimy gestykulacją, kiedy coś się dzieje, na przykład w piosence, tylko wszystko musimy dać totalnie, stuprocentowo w głosie. Iść wciąż drogą swą, ją znam, chcę podążać nią, już nie zmienią mnie. Ja zrobię tak, jak chcę, jak chcę, jak chcę, jak chcę. To jest takie połączenie, takie trochę jak musicalowe śpiewanie, jak śpiewanie w teatrze, na scenie, w musicalach właśnie. Podobno ziemski kucyk to nie najbystrzejszy gość, a każdy Pegas wielki gbur i podejrzany łotr. Jak ryby śmierdzą i bredzą, przed nimi dzieci chroń. I jeśli spotkać was, to trzeba jak najszybciej wiać. To nie jest tak, że wchodzimy do studia, śpiewamy od pierwszej nutki do ostatniej piosenkę całą i wychodzimy. Nie, to jest tak. Może tak być, że zaśpiewamy sobie kilka razy całą piosenkę, ale potem już skupiamy się na danych fragmentach. Tutaj skupiamy się na idealnej zwrotce. Tutaj za chwilkę na idealnym refrenie, na idealnych czasami też chórach. No, jest dużo roboty. Wiecie, jak wygląda ten krok? Wiecie, jakie brzmienie ma głos? W sercach macie jeszcze to, to. Teraz jednorożce im zrobią show! Moją pierwszą piosenką w dubbingu było coś takiego. Świnka Peppa. Wystąpili Lucyna Malec, Magdalena Wasilik, Robert Tondera, Mateusz Krasowski i inni. No i ja miałam wtedy 11 lat i ten utwór, to dzieło, nagrywałam z Piotrem Gogolem. Moim ojcem chrzestnym dubbingu, jak my to mówimy. Wtedy nie było to takie z jednej strony trudne, bo nie musiałam zmieniać głosu. Mogłam śpiewać swoim. No może troszkę go zmieniałam, bo to tak jednak chciało się być taką aktorką dubbingową już wtedy, więc coś tam, wiadomo, spłaszczałam trochę ten głos, może niepotrzebnie. Ale przy piosenkach, no niby proste, a trudne. Więcej głosów było najczęściej. Świetnie, śpiewajcie! Come on, play music now! Ja w ogóle zostałam naprawdę tak dubbingowo, muzycznie wychowana przez Piotrka Gogola na początku samym, bo miałam pierwsze dwie role naprawdę jako takie dzieciątko, no z nim po prostu. I on mnie też wprowadził, tak? Więc miałam naprawdę dobrą szkołę, jeżeli chodzi o różne rzeczy, o synchron, o kończenie jakichś tam sylab na cztery na przykład, tak? Do tej pory mamy tak, że wszyscy musimy równo, więc każdy sobie zapisuje ołóweczkiem, na ile kończymy. Raz, dwa, trzy. Zamykamy wszyscy buźkę. No więc tak, tego się nauczyłam, takiej precyzji bardzo. Każdy mnie czegoś nauczył po prostu w tym dubbingu. Przeszliśmy do troli, w których były hity bardzo znane i lubiane, amerykańskie. Wszyscy razem, zarzuć piórem, dalej jazda, ale muszę przyznać, że nie znałam True Colors. Nie znałam wcześniej True Colors, ale miałam 17, 18 lat, więc... czy 19, więc jeszcze może miałam prawo nie znać, no. Prawdziwy twój kolor lśnisz jak cud. Prawdziwy twój kolor i kocham cię za to. No i jeszcze ta bajka cała Trolle, myślę, że też bardzo udana produkcja. Nie ma chmur i nie pada deszcz, słoneczko świeci mi nawet, ha, motyl jest, no nie ma to jak dobry znak, właśnie tak. Kurczę, to było wyzwanie, bo tam z kolei dużo
dużo takich trzeba było pokazać też aktorskich rzeczy, że jej tam jest zimno i tym głosem, nie? No bo ja nie zrobię tak, bo to ona robi. A ja muszę, bo jaki mamy klimat, każdy wie. No tak jakbym naprawdę była zmarznięta, tylko może troszeczkę bardziej przerysowane, wiadomo, no jak to w bajce. Więc będę się wlec, trzeba siłę mieć, bo jaki mamy klimat, każdy wie. Ale jakby ktoś pytał, powiem, że to strasznie kręci mnie! Bardzo wiele rzeczy bym zaśpiewała inaczej, gdyby nie narzucony obrazek. No a tutaj po prostu jest też tak, że dźwięki muszą być trochę krócej na przykład, bo tak nasza postać w tym momencie zamyka buźkę. Albo właśnie dłużej, albo gdzieś robi pauskę. Otworzyć się dało okna, drzwi, zawiasy wytrzymały latarcy. Na porcelanie nie ma dawnych plam. Nie będę sama wśród tych ścian, w sali balowej ruszą w tam. Wreszcie się otworzą wrota bram. Jak nagrywałam Krainę Lodu, pierwszą część z kochaną Agnieszką Tomicką, ona naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wiele mi pokazała, wiele nauczyła, jeżeli chodzi o takie śpiewanie właśnie no w kinie, jakby do kinówki, gdzie no za chwilę efekty będzie się oglądało na wielkim ekranie i będzie widać tę postać po prostu bardzo, bardzo dokładnie, co ona w danym momencie robi, gdzie bierze wdech i tak dalej. I to trzeba było bardzo, bardzo, no trzeba było to połączyć właśnie z obrazkiem, ten mój śpiew. To pierwszy raz, jak sięga pamięć, będzie bal i świat. Nie wiem, którą ja wolę część, szczerze mówiąc, bo obie są jakby dla mnie wyjątkowe bardzo i na podobnym etapie w sumie z Anną byłyśmy w pierwszej części, potem w drugiej części też byłyśmy na podobnym etapie, też miałam gdzie odnaleźć te emocje w sobie, na przykład w piosence Już ty wiesz co, która była jednak bardzo emocjonalną piosenką i no takim płaczem przez dźwięki. Gdzie tu prawda jest? Gdzie jest fałsz? Czy mnie dzień zbudzi z tych mrocznych snów? Gdzie szukać drogowskazów w samotny czas, gdy dotąd twojej gwiazdy blask mnie wiódł? Tutaj trzeba było wydobyć z siebie też dużo aktorstwa takiego prawdziwego i dużo po prostu też prawdziwych takich swoich emocji, które nie ukrywam wtedy miałam. Jak mam wstać, jak mam iść, gdy ciebie brak, dla kogo żyć? No mów, już ty wiesz co. Jeżeli chodzi o nagrania, to bardzo często podczas piosenki miałam w słuchawce poprzednie wersy nagrane przez Anię, żebym mogła się do niej troszeczkę dopasować. I tak samo było w drugą stronę. No bo czasami na przykład już ja na przykład nagrałam piosenkę, więc i później nagrywała, jeszcze dogrywała coś Ania, albo nawet wręcz może było coś takiego, nie wiem, nie pamiętam, ale coś mi się tak kojarzy, że coś trzeba było tam dopasować bardziej już do śpiewu. Z tego, co pamiętam, tak ktoś tam mi powiedział. I Ania musiała wtedy posłuchać znowu mojej barwy. No i tak szukałyśmy siebie. Trochę już wiadomo, że podczas tak dialogów, gdzieś tam w środku filmu, gdzie nie ma blisko piosenek, no to nie jest aż tak bardzo bolesne, jak wtedy, kiedy na przykład jest dialog i od razu za chwilę jest piosenka, no to tam już muszą być te nasze barwy głosu bardzo zbliżone. A kiedy świt przerwie sny, słucham się w ten głos, on mówi mi, masz móc, już ty wiesz co. Z Anią też jeszcze jedną rolę, właściwie to dwie role miałam z nią łączone. Z Anią miałam łączoną rolę Czarnoksiężnik z Oz, Powrót Dorotki. I będę kochał mimo to, mimo to, że wiele zła, mimo to, że nie wiem jak, mimo to, bez
mocno bije. A jeszcze grałyśmy razem, współtworzyłyśmy powiedzmy rolę, ale ja tam śpiewałam jedną piosenkę, więc wiadomo, Ania tworzyła, a ja weszłam cała na biało i zaśpiewałam piosenkę Take On Me zresztą, bardzo fajną, w wersji bardzo takiej fajnej, akustycznej. No i to było The Last of Us. Take on me. Więc chyba zbliżyłyśmy się na tyle w tej krainie lodu dobrze do siebie, jeżeli chodzi o głos, że już później ta para taka pozostała. Ciemno tak, niebo spowił już mrok. Czuję znów ciszy smak, męka mnie wielki strach, jak wykonać ten krok. Z Martą porównawczo było tak, że bardziej jasno i bardziej lekko więcej powietrza w głosie. Muszę mieć odwagę, by iść, odwagę, by wyjść, stawić czoła lękom swym. Ja też mówię z powietrzem, dlatego też może nasze barwy też są dość zbliżone, ale w śpiewie tego tak aż bardzo nie słychać. Czy to już moment, by wstać? Chcę być tą, która siłę ma. Zło i mrok już mknie, chcę postawić się. Czy to czas? No więc lubię takie piosenki, w których można pokazać właściwie cały wachlarz. Troszeczkę delikatniej, troszkę niżej zacząć, potem lecieć przez średnicę, właściwie tak mocniej, a na końcu po prostu dowalić. Chwyć mą dłoń, przy mnie bądź, od teraz już. Nasza moc magią jest spleciona, noc i dzień. Piękna ballada romantyczna. I też taka ta Biedronka tam, no nie wierzy w to, że ona się mogła w ogóle tam temu kotu spodobać i tak dalej. No jest taka, czemu me ciało drży, nie chcę zakochać się, też boi się tych uczuć, nie? Całe me ciało drży, nie chcę zakochać się, choć oczy błądzą i oszałamia. Ale również śpiewałam, tak jak już wcześniej wspomniałam, do gier komputerowych. No i między innymi była to właśnie The Last of Us 2 i piękny hit Take On Me, ale również zaśpiewałam w pewnym trailerze. Trailer do gry Paradise Lost. Na Wojtusia z popielnika iskiereczka mruga. Ci bajeczkę, bajka będzie długa. Bardzo mroczny klimat, mrożący krew w żyłach. Fajna sprawa też śpiewanie na takim przydechu z takimi no niedoskonałościami, ale tutaj było to bardzo, bardzo zamierzone od początku. Dzisiaj do tego doszłam, bo muszę przyznać, że nagraliśmy już piosenki, które były bardzo trudne i bardzo różnorodne. No zauważ, były piosenki bardzo spokojne, ballady smutne, wesołe ballady. Były piosenki po prostu mega power, przy których trzeba było tu uchylić drzwi, bo ja już nie dawałam rady. Były piosenki bardzo tajemnicze. Chciałabym pewnego dnia w twoich się pojawić snach. Ideałem twym zawsze być, wtedy kochać bym mogła tak. Jeśli dziś zapytasz mnie, co takiego robić chcę, z tobą mogłabym nudzić się, wtedy kochać.
kochać, bym mogła tak jak ty. No dobra, muszę powiedzieć jedno. Rzadko jestem brana do złych postaci. To była tylko Adagio Dezzo. Wiem, że razem się trzymacie i chcecie wygrać, wiemy to. Lecz się różnimy w tym temacie. Zaraz poznacie jak i co. Byłam jeszcze kilkoma złymi, osobami, postaciami, ale nie wokalnie, nie? Więc w Adagio Dezzo to była chyba jedyna taka wokalna zła, taka gwiazda nad gwiazdami po prostu. Ty i ja i ty, sprawdzimy kto tu jest lepszy, a nie każdy jest dobry w tym samym. Przyznajcie się, macie lęk przed zawodami, bo przyjdzie wam się z panami. Właściwie w każdej tej piosence śpiewam chyba swoją barwą, z tych, które dzisiaj śpiewaliśmy, tylko różne emocje dokładam. I te emocje jakby rzeczywiście zmieniają lekko barwę. Na przykład w Adagio Dezzo jest ten głos taki piaskowaty, ciemny i taki, no muszę powiedzieć to słowo, sexy. A jest na przykład trolica Poppy, która jest po prostu no zero sexy, ale za to mega dużo energii i mocy i takiej pozytywnej, takich pozytywnych wibracji, więc tutaj jak dodam tej energii, no to automatycznie ten głos, tak jak teraz już właśnie przed chwilą, idzie w górę i się po prostu jest taki, no, podekscytowany, więc no u każdego się ta barwa trochę zmienia w zależności od tego, jakie emocje przekazujemy. Dostrzec chcę, co widzisz we mnie ty, każdą No teraz jestem na etapie tworzenia piosenek już na moją autorską płytę. Piszę też sama tekst, żeby nie mieć problemu później, żeby go zapamiętać. Tekst, muzykę. No i co? W klimacie też bardzo takim, myślę, że delikatnym, balladowym, ale też spokojnie. Postaram się nie zanudzić. Singiel jeden już jest wydany. Zapraszam serdecznie do wysłuchania. Chcę przeglądać się w lustrze oczu twych, wierzyć w siebie tak, jak we mnie wierzysz ty. W oczach swych masz filtr, który pragnę mieć, widzieć siebie tak, jak mnie widzisz ty.